Witajcie dzieci, dorośli, metale szanowne, miażdżące jajca, no i zwykli też gitarzyści, niekoniecznie metalowi. Dzisiaj zajmiemy się właśnie czytaniem nut. Znowu posłużę się, oddalę, posłużę się takim oto zapisem nutowym, o generalnie można powiedzieć to, co tutaj mam przedstawione teraz w tym momencie. Pięciolinia oraz tabulatura. Skupimy się bardziej na takich rzeczach, jak tutaj w lewym rogu się nam pokazuje. Troszkę przestawię kamerkę. O, nawet będzie teraz całkiem dobrze. Najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy, od której powinniśmy zacząć w ogóle tą zabawę z czytaniem nut, nie będzie to na razie, to o tym będzie osobna lekcja. Będzie klucz. Jak widzicie, on tutaj ma takie zawiasy, takie śmieszne, bo są to takie szpanerskie. Generalnie ten klucz wyznacza nam drogę do tego, jakie dźwięki będą tutaj. Wiecie, tam w różnych utworach są różne, tutaj czarne takie kropeczki się pokazują. I teraz, żeby wiedzieć, jaka kropeczka, czyli jaka nuta jest jakim dźwiękiem, musimy mieć jakiś taki punkt wyjściowy. I tym punktem wyjściowym jest punkt przecięcia się tej laski. Ja tu jeszcze nawet zrobię zoomeczka takiego jednego. O, uwaga. Przepraszam za takie niestabilne poruszania kamery. O. Tym punktem wyznaczającym nam to, jaki dźwięk jest na linii, jaki jest tutaj właśnie ten punkt przecięcia laseczki z tą nutą, tutaj z tą linią. O, w tym miejscu. W tym miejscu będzie dźwięk G. Z poprzednich lekcji, z poprzedniej lekcji, którą tam zrobiłem odnośnie skali chromatycznej, wiecie, że dźwięków jest 12. A, B, C, D, E, F, G. Plus dźwięki z krzyżykami. Generalnie tutaj zajmujemy się tylko dźwiękami, można powiedzieć, pełnymi. Spotkałem się z taką nazwą, aczkolwiek to nie do końca chodzi, że tamte są niepełne czy jakieś gorsze. Generalnie jakby te pełne dźwięki to są te, które nie mają żadnych krzaczków obok siebie. I tak to w takim, można powiedzieć, słownictwie takim kolokwialnym, jak to, kurde, jakie mądre słowo, kolokwialnym się używa. Generalnie tak, czyli wiemy, że to jest G. To na razie to możemy sobie to pominąć. Teraz dźwięki na nutach już konkretnie. Zacznę w ogóle od dźwięku C. Jak zwykle wszędzie się zaczyna na pianinku czy na gitarkach od jakiejś gamy C-dur. No jakiejś konkretnej. Dźwięk C generalnie jest na pierwszej linii dopisanej do tego. Czyli jeśli chcemy go zaznaczyć, to już mi kamera świruje. Jeśli chcemy zaznaczyć ten dźwięk, musimy dorysować kreskę. O, tu mamy pierwszy dźwięk, C. Drugi dźwięk jest jakby doklejony do tej pierwszej już rozpisanej linii. Następny będzie tu, na linii, pomiędzy liniami, na linii, pomiędzy liniami, na linii i pomiędzy. Kluczem do sukcesu w czytaniu generalnie nut na tym etapie jest zapamiętanie dwóch rzeczy w zasadzie. Jedna to jest taka, że dźwięk jest albo na linii, albo pomiędzy liniami. Są dwie wersje, można powiedzieć, właśnie ułożenia tego dźwięku. A druga, orientowanie się, gdzie, który dźwięk jest tym naszym jakimś, którym wiemy, że jest na pewno. Najlepiej wiedzieć wszystkie od razu, na które popatrzymy. Ja na przykład na początku robiłem tak, że załóżmy wiedziałem, że na tej linii jest dźwięk G, no to skoro G jest tu, no to A będzie tutaj. Skoro G jest tu, to F będzie tu, E będzie tu, D, C. Więc jakby punkt taki, można powiedzieć, punkt oparcia, który wiemy na pewno, jaki to jest dźwięk i do niego możemy sobie następne dźwięki, można powiedzieć, dopisywać w pamięci, że tak można powiedzieć. Czyli tak, na pierwszej linii dopisanej będzie C, tu będzie D, E, F, G, A, B, w Polsce jeszcze H, póki co, i C. I to generalnie te podstawowe dźwięki, które, no jak już wiecie, z tej chromatycznej skali, one się będą powtarzać i będziemy, po prostu będziemy w kółko raz tak, czyli raz,
raz będzie w C, D, E, F, G, A, H, C, raz będzie C, H, A, G, F, E, D, C. No i teraz możecie się zastanawiać, no dobra, no ale tutaj jeszcze są jeszcze dodatkowe, tam można sobie iść w górę. Więc teraz jeśli na przykład wiecie, że już o, dźwięk C to jest ten na pomiędzy trzecią i czwartą linią i dźwięk C jest na pierwszej dopisanej, no to skoro C jest tu, no to D znowu będzie tu, E, F, G, A będzie na następnej dopisane, B, C i tak dalej. Czyli teraz będzie waszym zadaniem tylko rozszerzanie sobie jakby tej ciągłości dźwięków. Od niskich na dopisanej jeszcze jednej linii, na przykład to będzie już tam A, załóżmy, to będzie na drugiej dopisanej linii, do tutaj trzeciej dopisanej linii i płynne poruszanie się, płynne czytanie tych dźwięków. Jako ćwiczenie właśnie byłoby fajne, zaraz wam pokażę jakiś przykład. Skorzystam. Ze wspaniałego utworu Orion, czy Orion Metalliki. O, na przykład tutaj mamy, czy tu mamy jakieś takie całkiem sympatyczne. O, na przykład tutaj. Dzięki. Na razie nie zajmujemy się zupełnie dynamiką, czy długością trwania tych nut, bo to jest pierwszy etap, który rozpatrujemy. Czyli generalnie patrzymy na same kropki, na same nutki i orientujemy się, jaki to jest dźwięk. Czyli na przykład sobie czytamy. Wezmę sobie do pomocy, gdzie jest ta wcześniejsza kropka. Czyli sobie czytamy. Tutaj na tej linii byłby dźwięk, tu był C. Kurczę, nawet teraz nie mam jak to porównać. O, jak znalazł. O, czyli mamy tutaj pierwszy dźwięk. Bierzemy sobie jakikolwiek utwór. Właśnie to jest waszym celem teraz do tej lekcji, waszym zadaniem, że bierzecie sobie jakieś nuty i czytacie fragmenty tych nut. Po prostu tu chodzi, nie przenosimy je na gitarę, czytamy po prostu po kolei jak leci. No i na przykład tutaj mamy nutę. Wiem, że C był na pomiędzy tymi tutaj liniami, no to tu będzie D, E. C, D, E, D, C, D. I sobie tutaj po kolei następne dźwięki też w ten sposób rozpatrujemy, czytamy. O, tutaj jest H, to znowu będzie H. Mi się dobrze widzę, bo muszę się przybliżać do tego. Na przykład następne jakieś nuty mamy. O. Czyli byłoby G, G, F, G, F. Już wiadomo tutaj, żebyście się nie denerwowali ci znawcy, pomijam krzyżyki. Po prostu, że to dźwięk F, 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 G, 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 F, G. I w ten sposób sobie wyrabiamy właśnie... Och, po sobie, że pojechałem. I wtedy wyrabiamy sobie właśnie nawyk czytania tych nut. To, co już dodatkowe jest, czyli dynamika, długość trwania, czy to jest właśnie dźwięk z krzyżykiem podwyższone pół tonu, to już na razie nas to zupełnie nie interesuje. Powtarzam się, ale to właśnie chcę na razie tak przyswoić was, żeby tylko się poruszać po samych kropkach. Po samych nutach, po już tak mówię kropkach, żeby tutaj tak nie kombinować. Ja na przykład mam tutaj taki zapis, też jak najbardziej to trzeba byłoby rozgryźć sobie i po kolei pojechać po tych dźwiękach, mając jako wyjściowy naturalnie te rozpisane. Czyli na przykład jeśli mamy, o, skończyło nam się tutaj na C, C, D, E, F, G, A, H, C, C, D, E, F, G, A, H, C i tak dalej sobie idziemy do góry. I to już jest oczywiście trochę trudniejsze, no ale jednak w poruszaniu się po nutach to jest ważne, żeby po prostu mieć bezpośredni kontakt z nutami i zorientować się, o co w nich chodzi. Pamiętajcie o zadaniu domowym, żeby sobie nutki poczytać, a ja się zabiorę za jakieś inne lekcje. Na razie.